Cześć, witam na moim kanale. Jak widzicie, sezon pomidorowy się rozpoczął. Pomidorów jest bardzo dużo. Dojrzewają. Są takie malutkie, tak jak tutaj. Są już te duże, Benito. Tak więc można uznać, że sezon się rozpoczął. Spójrzcie tutaj. Tu jeszcze są trochę blade, ale to trzeba liście oberwać. Ale spójrzcie tam, jakie ładne. W gruncie również jest dużo dojrzałych. I w tym filmie chcę wam powiedzieć, jakie zabiegi teraz należy wykonać, żeby pomidory ładnie dojrzewały, rosły duże i jak zwiększyć plon pomidora. Więc jeśli ten film jest dla ciebie ciekawy, to zachęcam do obejrzenia, do subskrypcji kanału, jeśli tego nie robisz, i do oglądania innych filmów. A teraz tak. Jak widzicie, u mnie pomidorki zaczęły już dojrzewać. Już są takie ładne, czerwoniutkie. Nie ma oznak suchej znizny wierzchołkowej. I to, co należy teraz robić, to regularnie obrywać pomidory. Nawet taki, pomimo że ten mógłby jeszcze zostać chwilę na krzaku, żeby sobie dojrzał. Ale takie ja też już obrywam. Dlaczego? Dzięki temu te pomidory, które zaczęły już dojrzewać, szybciej dojrzeją. Parę osób zastanawiało się, po jednym z ostatnich moich filmów, dlaczego przyspieszać dojrzewanie pomidora. No jest to mniej więcej, jest to jeden z zabiegów, który należy wykonać, żeby właśnie tych pomidorów jak najszybciej dojrzały, żeby te rozpoczęły fazę dojrzewania. Spójrzcie w ogóle, jakie ładne grona. O, taka niewygodna pozycja. O, mamy. Każde oberwanie pomidora wprowadza niejako roślinę w stres, tak zwany oczywiście w cudzysłowie. Co za tym idzie? Roślina odczuwa zagrożenie, że nie przetrwa i te pomidorki szybciej zaczną dojrzewać. Jak będziemy obrywać pomidory regularnie, to pomidor będzie rósł w górę, będzie miał kolejne kwiatostany, kolejne zawiązane pomidory, ponieważ będzie chciał jak najbardziej zabezpieczyć się przed tym, żeby właśnie mieć kolejne owoce, żeby mieć szansę do przetrwania gatunku. I co teraz robić? Poza obrywaniem, poza podlewaniem, nawożeniem. Oczywiście o podlewaniu było już dużo filmów, więc o tym nie będę za wiele mówił. Ale nawozić. Jak nawozić teraz pomidory? Ogólnie potas, fosfor, czyli wszelkiego rodzaju gnojówki z banana, gnojówki z wrotycza. To wszystkie nawozy naturalne, które dostarczą wszystkich potrzebnych minerałów, żeby pomidorki zaczęły dojrzewać, żeby tutaj ładnie nam kwitło, żeby ładnie rosło. Jak widzicie, na tym pomidorze jest niedobór magnezu, na tym również. Można wykonać oprysk jakimś środkiem magnezowym, obojętnie jaki zakupicie, żeby uzupełnić niedobór magnezu w pomidorze. Jak widzicie, tutaj również. Na te pomidory, one są bardzo fajne, tylko mają jedną wadę. Lekko dotknie się go na gronie i on od razu spada, jak jest dojrzały. Póki jeszcze nie jest dojrzały, no to jeszcze się dość ładnie trzymają. I tutaj już nie ma. Tak więc, co teraz robić? Obrywać pomidory, obrywać liście, nawozić potasem, fosforem, z gnojówką z wrotycza, gnojówką ze skórek banana. Dodatkowo nawozić wapniem, można wykonać oprysk kalio, jeśli jeszcze nie wykonywaliście. Zapobiegnie to występowaniu suchej znizny wierzchołkowej, co w przypadku właśnie takich długich pomidorów jest bardzo wysoce prawdopodobne, że jeśli wapnia będzie za mało, to po prostu któreś pomidory będą miały jego niedobory. Ale tak jak widzicie, na razie żadne nie mają, żadne z tych, które są na krzaku, również nie mają jeszcze. A to jest, spójrzcie, aksamitka. Ładnie się rozrosła, kwitnie. Tam
kolejna kwitnie. A więc w ten sposób walczymy z nicieniami, szkodnikami, które uszkadzają system korzeniowy. Nie przedłużając, zbiór mój jest taki. Żona zebrała nieco więcej pomidorów wcześniej. Ja jeszcze idę do gruntu. Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do oglądania następnych. Na razie, cześć.